Uciekał do samochodu, myśląc tylko o tym, jak ominąć wszystkie korki i jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Andrzej, dokąd się wybierasz? Czekamy na ciebie z ekipą sam mówiłeś, że bez ciebie nie zaczniemy. Pamiętam, Piotr, ale właśnie dostałem wiadomość, że żona rodzi muszę pilnie jechać do szpitala. No to jasne, tylko powiedz, czy możemy zacząć murować. Mówiłeś, że tym razem coś inaczej trzeba zrobić. Tak, klient prosił o wzmocnienie niektórych miejsc, ale na razie zajmijcie się czymś innym, dopóki mnie nie ma, a później, jak wrócę, zaczniemy. Pan Andrzej był brygadzistą ekipy budowlanej, a właśnie dzisiaj mieli zacząć budowę nowego obiektu. Ale właśnie dostał wiadomość, że jego Tamara rodzi. Rzucił wszystko i teraz jedzie do szpitala. Z Tamarą byli małżeństwem od 10 lat i dopiero teraz doczekali się pierwszego dziecka. Początkowo lekarze mówili, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, że nie będzie mogła donosić ciąży. Pamiętał, jak wróciła ze szpitala, zamknęła się w pokoju i płakała, a potem spakowała rzeczy i zamierzała odejść. Tamara, co robisz? Doskonale wiesz, że to nierozwiązanie, a poza tym myślałaś o mnie. Czy wszystko postanowiłaś sama, a mnie masz gdzieś? Andrzej, nie mogę ci urodzić dziecka, rozumiesz. Im dłużej będziemy zwlekać z rozwodem, tym mniejsze masz szanse na założenie normalnej, pełnej rodziny. Tamara, a ty pomyślałaś o tym, że ja na przykład nie chcę zakładać rodziny z nikim innym, tylko z tobą. Mam zupełnie wszystko gdzieś, bo w tej chwili myślisz tylko o sobie, kropka. Ja właśnie o tobie myślę, jesteśmy małżeństwem już trzy lata. Widziałam, jak chcesz mieć syna. A dzisiaj mi powiedzieli, że nie będę mogła mieć dzieci, więc nie ma dla mnie miejsca obok ciebie, i oto odchodzę. Nikąd nie pójdziesz, przysięgaliśmy być razem na dobre i na złe, i właśnie przy pierwszym problemie jesteś gotowa wszystko rzucić i zostawić mnie samego. To nie jest w porządku, a poza tym lekarze nie są wszechmocni, mogą się mylić, a my będziemy szukać lekarzy. Którzy będą w stanie nam pomóc? A ty nawet nie pomyślałaś, jak można rozwiązać ten problem i od razu opuściłaś ręce, a tak nie można. Więc uspokój się, idź rozpakować swoją walizkę i opowiedz mi dokładnie, co ci powiedzieli lekarze, a potem pomyślimy, jak będziemy działać. I oto, po siedmiu latach, jego żona wreszcie zaszła w ciążę. Pierwsze trzy miesiące były normalne, potem zaczęła odczuwać bóle w brzuchu i lekarze umieścili ją w szpitalu. Tamara leżała w szpitalu przez pół roku, a Andrzej szalał z tego, że nie mógł być przy niej. Czas, który spędzał w szpitalu, wydawał mu się zbyt krótki, ale nie pozwalano mu tam zostać na dłużej. Aby jakoś się zająć, zaczął ginąć w pracy, zostawał tam do późna, bo nie chciał wracać do pustego domu. Jadąc samochodem, czuł, jak drżą mu ręce, bardzo bał się, że coś może się stać z jego żoną, wiedział, że nie przeżyje, gdyby jej nagle zabrakło. Muszę wyrzucić złe myśli z głowy, bo zaraz sam się przestraszę, pomyślał Andrzej. W szpitalu podszedł do niego lekarz i powiedział: Twoja żona odmówiła cesarskiego cięcia, powiedziała, że będzie rodzić sama. Zadzwoniliśmy do ciebie i chcielibyśmy, żebyś przyjechał wcześniej i spróbował ją o od tego postanowienia. Bardzo ryzykuję, więc proszę, bądź gotów na wszystko. No, ogólnie, rozumiesz. Andrzej zmarł. Próbował przypomnieć sobie jakąś modlitwę, ale nic nie przychodziło mu do głowy. Miał tylko jedną myśl, aby wszystko było dobrze. Doktorze, jak poszło? Jak tamara? Wiesz, Ceo, twoja żona jest dzielna. Urodziła zdrowego syna, prawda, teraz nie można do niej wejść, bo śpi, a te porody były bardzo ciężkie. Lepiej jedź do domu i odpocznij. Jutro rano możesz przyjechać. I nie martw się, proszę, twoja żona i syn są w porządku. W domu Andrzej wyjął z lodówki butelkę i szklankę. Nie lubił pić, ale dzisiaj czuł, że musi. Całe ciało bolało go od napięcia i wiedział, że nie będzie mógł zasnąć. Postanowił więc napić się, aby się zrelaksować i położyć spać. Nalał pełną szklankę i wypił. Ciepło rozlało się po ciele i od razu poczuł się pijany. Andrzej przypomniał sobie, że dziś jeszcze nic nie jadł i dlatego tak szybko się upił. Chciał nalać jeszcze, ale potem się rozmyślił i poszedł do sypialni. Położył się, a po pięciu minutach w mieszkaniu rozległ się chrap. Rano Andrzej zdał sobie sprawę, że dziś nie powinien siadać za kierownicę, bo w ustach czuł nieprzyjemny posmak alkoholu. Wypił kawę, umył się, zamówił taksówkę. W szpitalu powiedziano mu, że oddział jego żony znajduje się na trzecim piętrze. Krzyknął, a po minucie w oknie pojawiła się Tamara. Uśmiechnęła się do niego. Jak się czujesz? Zapytał, choć widział ciemne kręgi pod jej oczami, że bardzo schudła i wyglądała na zmęczoną. Wszystko dobrze, powiedziała, tylko ciężko mi stać, ale nie martw się, wszystko jest w porządku. Jeśli wszystko będzie dobrze, to za trzy dni mnie wypiszą. A ty czegoś chcesz? Trochę się pogubiłem i nawet nie wiedziałem, co ci przynieść, więc jeśli czegoś potrzebujesz, to kupię. Nie, nic mi nie potrzeba, dziękuję. Tylko przynieś mi torbę z domu, leży w szafie, są tam pieruszki i ubranka dla dziecka. Dobrze, to teraz od razu pojadę. Tamara kiwnęła głową i pomachała mu ręką. Wziął torbę i zdecydował się ponownie zamówić taksówkę. Ale potem zmienił zdanie i postanowił jechać swoim samochodem będzie szybciej. Musiał też pilnie zajechać do pracy i dać swojej ekipie wskazówki, ponieważ postanowił wziąć wolne na trzy dni, dopóki jego żona nie wyjdzie ze szpitala. W pracy szybko załatwił wszystkie sprawy, przyjął gratulacje i znowu pojechał do szpitala. Tamery nie było, lekarze powiedzieli, że śpi, więc nie chciał jej niepokoić. Po trzech dniach Tamara została wypisana, a Andrzej przywiózł ją i syna do domu. Kiedy wchodzili na trzecie piętro, Tamara poprosiła, aby podtrzymał syna, bo ciężko jej było wchodzić po schodach z nim. Lekarze nie chcieli mnie wypisać, ale już nie mogłam tam być. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo byłam zmęczona przez ten cały czas? Tak, rozumiem, kochanie, powiedział Andrzej z niepokojem, patrząc na żonę, widział, jak z trudem przemieszcza nogi. Ale wydaje mi się, że trochę się pospieszyłaś, może powinnaś była jeszcze trochę zostać w szpitalu. Ze mną wszystko w porządku, nasz syn jest spokojny, teraz tylko je i śpi, więc sobie radzę. Lekarze zalecili tryb leżący i powiedzieli, żeby leżeć tydzień, ale myślę, że w domu wystarczy mi kilka dni, więc nie martw się. Jesteś pewna. Patrząc na ciebie, wydaje mi się, że powinnaś posłuchać lekarzy. Weszli do mieszkania, Tamara poła do łazienki, umyła się i powoli przeszła do sypialni. Andrzej widział, jak położyła się i położyła ich syna obok siebie. No, odpoczywajcie na razie. W ciągu trzech dni, kiedy Andrzeja nie było, narosło dużo pracy i już znacznie zostali w tyle za harmonogramem. Czas szybko minął, nastał wieczór. Andrzej jechał do domu i po drodze postanowił wstąpić do sklepu i kupić produkty, dzisiaj zorganizuje dla swojej żony uroczystą kolację. Weszedł do domu i nasłuchiwał, było cicho, więc pomyślał, że żona z synem jeszcze śpi, a on zaczął rozpakowywać zakupy, kiedy usłyszał ciche szlochanie. Andrzej wszedł do sypialni i podszedł do żony. Tamara, dlaczego płaczesz? Co się stało? Chcę iść do toalety. Więc, dlaczego nie idziesz? Tamara zaczęła płakać jeszcze mocniej, a Andrzej usłyszał, jak przez łzy szepnęła: Nie mogę, nogi mi odmawiają posłuszeństwa. Andrzej zamarł, podniósł żonę na ręce i zaniósł do toalety, zdając sobie sprawę, że to pierwsza rzecz, którą musi zrobić. Gdy wrócił z nią do sypialni i położył na łóżku, zapytał: Tamara, może do szpitala? Co mam zrobić? Mów, nie milcz. Nie chcę do szpitala, poradzę sobie sama, tylko na początek będę potrzebowała pomocy, więc proszę, przywieź moją mamę, pomoże mi z dzieckiem. Andrzej nie czekał do jutra, od razu pojechał po teściową. Pani Natalia była kobietą surową. Ale szanowała swojego zięcia, całą drogę dopytywała, jak czuje się jej córka, on jej wszystko opowiedział, a potem zapytał. Może jednak lepiej zgłosić się do szpitala. Przecież nie może chodzić, ja jej proponuję, a ona nie zgadza się. Jak można ją zrozumieć? Pół roku w szpitalu, teraz długo tam nie pójdzie. Powiedz mi, czy ona w ogóle nie może chodzić, co czuje, kiedy próbuje wstać, na przykład? Nie wiem, jak tylko poprosiła, żebym ją przywiózł, od razu przyjechałem. Więc teraz będziemy razem pytać, ale lekarza myślę, że trzeba wezwać niech ją obejrzy. Nawet jeśli powiedzą, żeby leżeć w szpitalu, zostawimy ją w domu, dobrze, zaraz się wszystkim zajmiemy. Gdy przyjechali do domu, Tamara i dziecko spali. Andrzej spojrzał na zegarek i zdał sobie sprawę, że jest już późno. Też musi się położyć, bo jutro rano musi jechać do pracy. Czy dzisiaj w ogóle coś jadłeś? Nie chciałem coś przygotować, ale potem Tamara powiedziała, że czuję się źle i pojechałem po Was. Jasne, chodź, usmażę ci chociaż jajecznicę i idź spać, wyglądasz na bardzo zmęczonego. Andrzej wziął prysznic, a kiedy wszedł do kuchni, teściowa już nakryła do stołu. Zjadł i poszedł do sypialni. Początkowo chciał położyć się na kanapie w salonie, ale potem zdecydował, że lepiej będzie być obok żony, bo w nocy może potrzebować pomocy. Ostrożnie przeniósł swojego synka do kołyski i położył się obok żony. Gdy zadzwonił budzik, Andrzej otworzył oczy, szybko go wyłączył, by nie obudzić nikogo więcej. Noc minęła spokojnie, Tamara z synem nadal spali. W południe nie mógł wrócić do domu, bo było dużo pracy, postanowił zadzwonić i dowiedzieć się, jak sytuacja w domu. Telefon odebrała teściowa, poinformowała, że jego żona trochę zjadła, nakarmiła syna i obecnie śpią. Spytała, jak się czuje. Próbowała dzisiaj wstać i iść do toalety, ale nie udało jej się, każdy krok sprawiał jej ból, więc pomogłam jej i znów położyła się do łóżka. To zdarza się po porodzie, jej organizm musi się po prostu zregenerować. Ale zajmie to trochę czasu, myślę jednak, że wszystko będzie dobrze. Będę przy niej, a dzisiaj sporządzę listę, co musisz kupić, bo do sklepu iść nie będę, nie chcę zostawiać córki i wnuka samych. Dobrze, pani Natalio, a czy jesteście pewni, że lekarz nie jest potrzebny, może warto, aby ktoś się zbadał? Zobaczymy, na razie nie widzę takiej potrzeby. Wieczorem, gdy Andrzej wrócił do domu, Tamara nie spała, karmiła syna, pani Natalia siedziała obok, a gdy zobaczyła, że przyszedł Andrzej, poszła do kuchni, żeby podgrzać kolację. Tamara wyglądała już lepiej, a Andrzej odetchnął z ulgą. Nie martw się o mnie, wszystko będzie dobrze, najważniejsze. Że nasz syn jest zdrowy, ma dobry apetyt, więc wszystko jest w porządku. Chcę, abyś też ty był w porządku, nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Może warto wezwać lekarza, pomoże ci. Dopiero po dwóch miesiącach Tamara zaczęła powoli wstawać. Było widać, że każdy krok sprawia jej trudność, ale uparcie chodziła i starała się robić wszystko w domu sama. Pani Natalia jej pomagała, a potem, gdy zobaczyła, że Tamara radzi sobie świetnie, wróciła do domu. Syna nazwali Artemem. Chłopiec rósł szybko, a Andrzej mówił żonie, że nieprawda mówią ludzie, nie tylko cudze dzieci szybko rosną, trudno nadążyć za własnym dzieckiem. Dopiero CEO nosił swojego syna na rękach. A teraz sam biega po domu i nie chodzi na ręce. Tak, masz rację, Andrzej, wydawałoby się, że dopiero co urodziłam, wciąż pamiętam, jakby to było wczoraj, a jutro już syna do szkoły prowadzimy. Nasz chłopiec idzie do pierwszej klasy, czas leci szybko. Siedzieli w kuchni, pili herbatę, Artem siedział w salonie i oglądał telewizję. Masz rację, Tamara, a pamiętasz, jak chciałaś ode mnie odejść, kiedy dowiedziałaś się, że nigdy nie będziesz miała dzieci? Oczywiście, pamiętam, wydawało mi się wtedy, że moje życie się skończyło, a także myślałam, że mnie zostawisz i ożenisz się z inną, która bez problemu da ci dziecko. Jesteś głupia, nikogo innego mi nie trzebało. Wiesz, nawet przygotowałem się mentalnie na to, że nie będziemy mieli dzieci, i zacząłem rozważać adopcję dziecka z domu dziecka. A ja, po tym co mi wtedy powiedziałeś, uwierzyłam, że mi się uda, i wiesz, przez te siedem lat, ani razu nie zwątpiłam, wiedziałam, że się uda. Teraz sobie przypominam, dawno chciałem zapytać: Dlaczego w szpitalu odmówiłaś cesarskiego cięcia? Rozumiesz, że ryzykowałaś zarówno swoim życiem, jak i życiem dziecka? Nie, życiem dziecka nie ryzykowałam, w tamtym momencie w ogóle nie myślałam o sobie. Po prostu przez pół roku, które spędziłam w szpitalu, obserwowałam matki, które rodziły naturalnie, i te, którym robiono cesarkę. Otóż po cesarskim cięciu dzieci były bardzo nerwowe, drażliwe, niespokojne. A kiedy mama rodzi sama, dziecko rośnie normalnie. Dlatego nie chciałam, żeby mnie cieli i zdecydowałam rodzić sama. Artem poszedł do pierwszej klasy, tamara znalazła pracę, Andrzej namawiał ją, by została w domu. Podobało mu się, że gdy wracał, czekała na niego smaczna kolacja, dom był zawsze czysty, a syn zadbany i nakarmiony. Nie, Andrzej, muszę pracować, siedzenie w domu mnie degeneruje, a poza tym sam widzisz, że ceny rosną, a twojej pensji nie podnoszą, więc dodatkowe pieniądze w rodzinie się przydadzą. A gdzie pójdziesz do pracy, znów do fabryki? Nie, postanowiłam iść do pracy jako sprzedawca. Widziałeś przecież, że na parterze naszego domu otworzyli sklep, tam potrzebują sprzedawcy. Początkowo właścicielka tam pracowała, a teraz chce zatrudnić jeszcze jedną osobę. Porozmawiałam z nią i będziemy pracować na zmianę. Jeden dzień ja, drugi ona, więc wszystko zdążę i nie muszę daleko chodzić, wszystko jest blisko domu. No dobrze, jeśli tego chcesz, to niech będzie, tylko proszę cię, nie podnoś nic ciężkiego, pamiętaj, że masz chore nogi. Tyle czasu minęło, a ty ciągle nie możesz się po porodzie odbudować. Tak, pamiętam, zresztą szczerze opowiedziałam o swoim problemie, i ona mi odpowiedziała, że mam się nie martwić, że mają magazyniera, którego obowiązkiem jest rozładowywanie i noszenie skrzyń i worków. Tamara wyszła do pracy, Andrzej poczuł ulgę finansową, kupili synowi komputer, a sobie gumową łódź, o której od dawna marzył, na weekend zaplanowali wyjazd na jezioro. Usmażyć szaszłyki, połowić ryby. Syn lubił wędkować z ojcem, często wyjeżdżali na przyrodę. Tamara nie lubiła wędkowania, ale tym razem zdecydowała się pojechać z nimi. Ponieważ czuła się zmęczona i potrzebowała odpoczynku, kiedy mężczyźni łowili ryby, rozłożyła koc i postanowiła trochę poleżeć w cieniu, chciała ogrzać nogi na słońcu i podwinęła spodnie, aby słońce mogło trafić na skórę. Andrzej umocował wędki. Poszedł rozpalić grill. Kiedy przechodził obok Tamary, i jego wzrok padł na jej nogi, przeraził się, jej nogi były sine, żyły jakby węże je oplatały, to wyglądało strasznie. Tamara, co to jest, dlaczego mi nic nie mówiłaś? Andrzej, one po prostu tak wyglądają, ale nie martw się, wszystko jest dobrze. Nigdy wcześniej tak nie było, to wszystko przez twoją pracę, przecież całe dnie stoisz na nogach. Tak nie można, potrzebujesz pracy siedzącej, więc pomyślmy, co robić. Tak, nie chciałabym zmieniać pracy, widzisz przecież, jak dobrze mi płacą. Przy tym pracuję tylko 15 dni w miesiącu. Zdrowie jest ważniejsze, tamara, zrozum, dla mnie ważne jest. Byś nie chorowała, a to, co teraz zobaczyłem, po prostu mnie przeraziło. Początkowo podobało mi się, że zaczęłaś nosić spodnie, a teraz zrozumiałem, że po prostu ukrywasz swoje nogi. Tato, tato, masz branie, krzyknął Artem, machając rękami. No, i wszystko teraz ryby nie będą brały, westchnął Andrzej. Dlaczego? Ponieważ wędkowanie lubi ciszę, a teraz on przestraszył wszystkie ryby, i one poszły w głąb. Daj spokój, zróbmy szaszłyki i cieszmy się odpoczynkiem, zaproponowała Tamara. Dobrze, ale pamiętaj, że w domu kontynuujemy naszą rozmowę, bo to, co dzisiaj zobaczyłem, jest dla mnie nieprzyjemne. Ale rozmowy między nimi tak naprawdę nie doszło. Ponieważ wrócili zmęczeni, umyli się, wypili herbatę i poszli spać, a następnego dnia na budowie, gdzie pracował Andrzej, doszło do wypadku. Andrzej chodził po rusztowaniach, potknął się i spadł na plecy, tracąc przytomność. Tamara była w pracy, gdy zadzwoniono do niej z informacją, że jej mąż jest w szpitalu w ciężkim stanie, że spadł z czwartego piętra. W szpitalu lekarz powiedział Tamarze, że stan Andrzeja jest ciężki i że robią wszystko, co mogą. Tamara modliła się, aby z mężem było wszystko dobrze, ale serce podpowiadało jej, że jest bardzo źle. Andrzej odzyskał przytomność dopiero po dwóch dniach. Lekarze przeprowadzili wszystkie badania. Zrobili zdjęcia i wydali werdykt, że kręgosłup jest poważnie uszkodzony i że prawdopodobnie Andrzej nigdy więcej nie będzie mógł chodzić. Kiedy Andrzej leżał w szpitalu, Tamara pracowała, wychodziła każdego dnia i mówiła właścicielce, że nie może siedzieć w domu, że musi się czymś zająć, inaczej myśli, które nie dają jej spokoju, doprowadzą ją do szaleństwa. Po pół roku Tamara zabrała Andrzeja do domu, widziała, że on się martwi i już wiedziała, co chce jej powiedzieć. Aby od razu wyjaśnić wszystko, nie czekała, aż zacznie mówić on, i zaczęła rozmowę pierwsza. Tak, Andrzej, wiem, co chcesz mi powiedzieć, i nawet wiem, że w myślach już spakowałeś walizkę. Jak ja kiedyś, kiedy chciałeś ode mnie odejść. Więc powiem ci to samo, co ty mi wtedy powiedziałeś: przysięgliśmy być razem na dobre i na złe. Więc przestań myśleć o czymś złym i wiedz, że jeśli zechcesz mnie zostawić, ja bez ciebie zginę. Andrzej uśmiechnął się, wiedział, że Tamara mówi prawdę, że to nie są puste słowa, i że naprawdę zginęliby bez siebie. Tamara, ale będzie ci ze mną ciężko, masz chore nogi, a przecież czasami trzeba mnie podnieść, obrócić, nie dasz rady mnie podnosić. Tato, no co ty, a ja na ceo? Jestem już dorosły, będę pomagał mamie. Teraz skończę szkołę, pójdę na studia, mama będzie z tobą do południa. A potem ja będę przychodził i pomagał jej, więc nie martw się, poradzimy sobie. Andrzej był szczęśliwy, że ma taką mocną, zgraną i kochającą rodzinę. Artem dostał się na studia po zajęciach biegu do domu, by pomagać matce, a jego przyjaciele na początku byli urażeni, że nigdzie z nimi nie chodzi, ale gdy dowiedzieli się, że ma chorego ojca i pomaga matce, zaczęli sami przychodzić do niego. Artem dowiedział się, że Igor ma w garażu starą wózkę inwalidzką, naprawili ją z przyjaciółmi i doprowadzili do porządku. Po tym jak umieścili ojca w wózku i nauczył się nim sterować, życie z matką stało się łatwiejsze, a Artem nawet mógł wyjść wieczorem z przyjaciółmi do klubu. Artem kończył już studia. Tamara cieszyła się, że ich syn świetnie się uczy, martwiło ją tylko to, że Andrzej czuł się coraz gorzej. Lekarze właściwie nic nie mówili, tylko wzruszali ramionami. Zrozumcie, upadek z takiej wysokości powoduje poważne zaburzenia całego organizmu. Pamiętajcie, że odradzałem wam Byście umieszczali waszego męża w wózku, wydaje mi się, że dla organizmu to było zbyt duże obciążenie, skoro cały dzień w nim spędza, stąd teraz waszemu mężowi pogorszyło się. Co teraz robić? Teraz zalecałbym tryb łóżkowy i aby w żadnym wypadku nie poddawał się żadnym obciążeniom. Dobrze, doktorze, będę to kontrolować, jak długo mój mąż jeszcze zostanie w szpitalu. Myślę, że tydzień będziemy go obserwować i jeśli jego stan będzie stabilny, możecie go zabrać do domu. Artem znalazł pracę, a Tamara poczuła się lepiej, odeszła z pracy, całkowicie poświęcając się mężowi. Artemowi zaczęło się wiodąć, założył firmę z przyjacielem i po pół roku zaczęła przynosić całkiem niezłe dochody. Planował, że za rok zdoła zabrać ojca za granicę do lekarzy. Słyszał o przypadkach, gdy pomagali ludziom takim jak jego ojciec. Niestety, Musiał opóźnić wyjazd o pół roku, ponieważ zakochał się i już po miesiącu wziął ślub. Anastazja była uroczą dziewczyną, bardzo spodobała się rodzicom Artema, mieszkali wszyscy razem w jednym mieszkaniu, ponieważ na razie nie mogli sobie pozwolić na oddzielne mieszkanie. Po trzech miesiącach Anastazja zaszła w ciążę. Gdy do narodzin dziecka został miesiąc, poważnie zachorował Andrzej, został przewieziony do szpitala i po dwóch dniach zmarł. Tamara myślała, że i ona wkrótce pójdzie za nim, ponieważ żal bardzo ją przytłoczył. Mamo, proszę, nie zostawiaj mnie, widzę, że chcesz iść za tatą, wiem, że bardzo się kochaliście, ale zrozum, że masz jeszcze mnie, jest mi bez ciebie bardzo źle, wkrótce urodzi się twój wnuk, odciągniesz się i będzie ci łatwiej, więc, mamo, proszę, dla mnie postaraj się myśleć o czymś dobrym, a nie modlić się codziennie do Boga. Aby połączył was z ojcem, mówił Artem. Słowa syna wpłynęły na Tamarę, zaczęła z niecierpliwością oczekiwać narodzin dziecka. Anastazja urodziła zdrowego chłopca, który był bardzo hałaśliwy i nikomu nie pozwalał w nocy spać. Tamara zabierała go do swojego pokoju w nocy, aby Anastazja i Artem mogli się wyspać, a sama cicho kołysała wnuka i śpiewała mu kołysanki. Gdy mały Dymitr skończył rok, Anastazja znowu zaszła w ciążę i babcia mówiła, że wkrótce pojawi się mała siostrzyczka lub braciszek. Wnuk cały czas był przy babci, uwielbiał ją i spędzali razem mnóstwo czasu. Po dziewięciu miesiącach urodziła się mała Swietłana i Tamara nadal zabierała ją do swojego pokoju w nocy i śpiewała jej kołysanki. Na początku Dymitr był zazdrosny o swoją siostrę, bo przywykł, że cała uwaga babci była tylko dla niego, ale gdy babcia wyjaśniła, że Swietłana jest bardzo mała i sama nic nie może zrobić i trzeba ją karmić i przebierać i że będzie bardzo szczęśliwa, jeśli wnuk jej w tym pomoże, zrozumiał. Artem i Anastazja całe dnie spędzali w pracy, a babcia prowadzała Swietłanę do przedszkola, a Dymitra przygotowywała do szkoły. Syn kupił sobie samochód, planował kupić większe mieszkanie, bo bardzo chciał, aby jego mama mieszkała razem z nimi. Widział, że jego dzieci uwielbiają babcie i że jeśli się przeprowadzą bez niej, wnuki będą chciały zostać z nią. Na początku Anastazji to nie odpowiadało, chciała żyć już swoją rodziną, bez matki męża, ale kiedy zrozumiała, że wtedy sama będzie musiała zajmować się dziećmi, zmieniła zdanie. Pracowała i rozumiała, że jeśli będzie wracać zmęczona z pracy, a tu jeszcze dzieci, długo nie wytrzyma. Nie chciała zatrudniać niani, bo trzeba było jej płacić. A marzyła o samochodzie i Artem obiecał jej go kupić. Tamara widziała, że synowa jej nie cierpi i nie rozumiała, co mogła jej złego zrobić, bo wydawało jej się, że wszystko było dobrze. Kiedyś ich relacje były dobre, a teraz Anastazja patrzyła na nią wilkiem. Wnuki szybko rosły, Dymitr już był w klasie maturalnej. A Swietłana też była już dorosłą dziewczynką. Tamara znowu pomyślała, że nie zdążyła się nacieszyć chwilą, kiedy były całkiem małe. Nic się nie martw, babciu, jak się ożenię, będziesz niańczyć moje dzieci. Anastazję irytowała teściowa, którą po prostu nienawidziła. Artem ciągle był w pracy, prawie nie zwracał już uwagi na matkę, a ona postanowiła, że wyśle tę nieznośną staruszkę do domu starców. Kiedy opowiedziała o swoim planie synowi, on powiedział, że odejdzie z domu, jeśli tak zrobi. Nie można tak postępować z jego babcią. Wtedy Anastazja zrozumiała, że musi poczekać, aż jej syn pójdzie do wojska, wtedy wszystko załatwi po swojemu. Teściowa niby nie wtrącała się w ich sprawy, ale ponieważ bardzo źle chodziła, sprawiała Anastazji kłopoty. Kobieta chciała, aby w mieszkaniu wszystko było idealne, a tu taka ruina, której nie da się przesunąć w najdalszy kąt jak meble. Tamara bardzo nie chciała, aby jej ukochany wnuczek szedł do wojska, ale Dymitr był nieugięty. Babciu, muszę to zrobić, nie martw się o mnie, po wojsku od razu pójdę na studia, po prostu teraz nie jestem gotowy do dalszej nauki. Jak tylko Dymitr poszedł do wojska, Anastazja od razu umieściła Tamarę w domu starców. Anastazjo, nie chcę tutaj mieszkać, przecież mam własne mieszkanie, gdzie mogę się dobrze czuć, będę się sama obsługiwać. Nie będziecie musieli mi pomagać. Jeszcze czego? Wynajęłam twoje mieszkanie ludziom, którzy opłacili je na rok z góry. Kupiłam sobie samochód, więc oni będą tam mieszkać, a tobie, myślę, tutaj będzie dobrze, będziesz miała z kim rozmawiać. Wnuki i tak dorosły, teraz nie mają dla ciebie czasu. No dobrze, ale czy mój syn wie, że mnie tu umieściłaś? Oczywiście, że wie, też uważa, że tutaj będzie ci lepiej. Kiedy Anastazja wróciła do domu, powiedziała mężowi, że jego matka wyjechała do jakiejś dalekiej przyjaciółki, czy to na wieś, czy do jakiejś osady, tam jest świeże powietrze, przyjaciółka jest samotna, będzie im dobrze we dwójkę. Wnuki dorosły i że nie ma już co u nich robić. Artem nie zwrócił uwagi na jej słowa, miał w perspektywie bardzo dochodowy projekt i nie miał czasu na nic innego. Tamara źle się czuła, nie podobało jej się przebywanie wśród starców, wiedziała, że długo tu nie wytrzyma. Rozumiała, że w gruncie rzeczy jest taka sama jak oni, ale była przyzwyczajona do rozmów z wnukami i z nimi czuła się młoda. Bardzo tęskniła za Dymitrem i chciała napisać do niego list, ale Anastazja nie powiedziała, gdzie służy jej wnuk. U Artema sprawy szły doskonale, więc razem z żoną wyjeżdżali na zagraniczne wakacje zupełnie zapomniał o matce i nawet nie przyszło mu do głowy aby dowiedzieć się jak się jej tam żyje nawet jeśli o niej przypominał anastazja zawsze zmieniała temat w listach dymitr ciągle pytał o babcię ale i tu anastazja kręciła mówiąc że wszystko jest w porządku a na pytanie dlaczego babcia mu nie pisze odpowiadała że pogorszył jej się wzrok i nie może pisać zbliżał się jubileusz artema Anastazja postanowiła zorganizować tę uroczystość w restauracji i z entuzjazmem przygotowywała się do tego wydarzenia. Dymitr napisał matce, że przygotowuje dla ojca prezent i że na jego urodziny będzie już w domu. Zabawa była w pełnym rozkwicie, gdy do restauracji przyjechał Dymitr. Podszedł do ojca i złożył mu życzenia. Anastazja podeszła do syna, aby go przytulić, ale on odsunął jej ręce, a potem powiedział: Tato, mam dla ciebie prezent. Chcecie jeszcze ktoś pozdrowić? Prosił, żebym przekazał ci jego życzenia. Wyjął kasetę wideo. Drogi synku, gratuluję ci jubileuszu i życzę wszystkiego najlepszego. Jesteś dla mnie bardzo dobrym chłopcem i bardzo cię kocham, ale pomyliłam się w jednym, nigdy nie pomyślałam, że możesz tak bezdusznie wysłać mnie do domu starców i przez dwa lata nie dowiedzieć się, jak mi się tam żyje. Mam wielką nadzieję, że twoje dzieci nigdy nie postąpią z tobą w ten sposób, ale nie martw się, dla każdej matki najważniejsze jest, aby jej dzieciom było dobrze. Wiem, że masz się świetnie zarówno w rodzinie, jak i w pracy. Jestem z ciebie bardzo dumna i szczęśliwa, że mam tak mądrego syna. Artem słuchał mamy, a łzy płynęły mu po policzkach. Zrozumiał, że ma rację, że sam nigdy by tak nie postąpił z nią, że przez cały ten czas ani razu jej nie odwiedził i nie dowiedział się, jak się jej żyje. Goście w restauracji szeptali między sobą. Na nagraniu wszyscy dobrze widzieli, w jakich warunkach żyje matka biznesmena, na którego jubileusz przyszli. Niektórzy wstali i skierowali się do wyjścia. Artem zwrócił się do syna, synku, gdzie ona jest, muszę ją zobaczyć. Wiesz, tato, przeniosłem ją do jej domu. Sam będę z nią mieszkać, a ty, mamo, nie licz już na pieniądze z wynajmu mieszkania babci i na jej emeryturę. Nigdy nie myślałem, że moja matka jest takim nikczemnikiem i wiesz, lepiej do nas nie przyjeżdżajcie, nie sądzę, że będzie się cieszyć na wasz widok, a to tato dla ciebie na pamiątkę. Dymitr wyjął kasetę i położył ją na stole przed ojcem, po czym skierował się do wyjścia. Artem patrzył za nim, kątem oka zauważył jakiś ruch. Z miejsca zerwała się Swietłana. Dymitr, poczekaj, idę z tobą, też będę mieszkać z babcią. Artem rozumiał, że w tym momencie jego rodzina się rozpada i to zupełnie. Anastazja objęła go. Artem, pomożesz mi. Prawda? Biorę pieniądze z góry za rok, a minęło tylko pół roku. Oni będą domagać się zwrotu, porozmawiasz z nimi, kropka. Odwrócił się do żony, patrzył na nią i nie mógł zrozumieć, jak mógł się z nią ożenić. Przecież to nie jest człowiek, ludzie tak się nie zachowują. Choć teraz nie ma sensu jej winić, w końcu jest obca dla jego matki, a on. On jest synem, przez dwa lata nie widział matki, przez te dwa lata nawet nie próbował dowiedzieć się, jak się czuje, gdzie jest, co u niej. Jaki on po tym syn? Właściwie żaden. Anastazja klaskała w dłonie, drodzy goście, smutna część zakończona, teraz bawmy się, gdzie jest nasz prowadzący. Zabawa była w pełnym rozkwicie. Kiedy Artem niepostrzeżenie wyszedł z restauracji, chciał pobyć sam. Tam, w restauracji, dobrze było Anastazji. On nie lubił takich wystawnych uroczystości, ale jego żona dążyła do przepychu i luksusu. Tam, w domu u mamy, teraz dobrze jest jego matce i dzieciom, które nawet nie chciały zostać na jego jubileusz. A on, samotny, zagubiony, stoi teraz nad brzegiem rzeki i prawie płacze. Co osiągnął w swoim życiu? W zasadzie wszystko, czego chciał. Ma duże mieszkanie, samochód, piękną żonę i mądre dzieci, dużo pieniędzy, może jeszcze nie jest oligarchą, ale zyski rosną, a co za tym idzie, i kapitał. Artem uśmiechnął się gorzko. Po co się oszukiwać? Nie ma nic oprócz pieniędzy. Dzieci odwróciły się od niego, żona go już nie potrzebuje, ona potrzebuje pozycji społecznej, drogich ubrań i wszystkiego, co kosztuje pieniądze. To, co jest darmowe, jej nie interesuje miłość do niego, miłość i współczucie nic nie kosztują. A on on też postawił pieniądze na pierwszym miejscu, tylko teraz ma pytanie do samego siebie. Po mu te wszystkie pieniądze? Żeby być samotnym i podziwiać je. Artem nagle zrozumiał, co musi zrobić. Machnął ręką na przejeżdżające taksówkę i podał swój domowy adres. Wsadził taksówkarzowi kilka dużych banknotów. Proszę cię, poczekaj około 15 minut, zabiorę parę rzeczy, a potem pojedziemy dalej. Sam nie mogę prowadzić. Taksówkarz spojrzał na pieniądze, lekko oszołomiony, a potem zwrócił się do Artema. Za taką opłatę mogę tu stać tydzień i nigdzie się nie ruszę. Po piętnastu minutach Artem wyskoczył z torbą podróżną i wsiadł do taksówki. Teraz do jakiegoś dobrego supermarketu, a potem do mamy. Podał adres. Drzwi otworzył mu Dmitrij. Tato. Synu, wybacz mi, wszyscy mi wybaczcie, zupełnie się pogubiłem. Mogę wejść. Z pokoju dobiegł głos matki: Dmitri, kto tam? I w tym momencie Artem zrozumiał, jak bardzo za nią tęsknił. Dmitri odsunął się, Artem wbiegł do pokoju, padł na kolana przed mamą i długo prosił o wybaczenie. Nie wiedział, ile czasu minęło. Tak siedział na kolanach, a Tamara głaskała go po głowie, jak małe dziecko. W końcu do pokoju weszła córka. Tato, rozpakowaliśmy twoje torby i już nakryliśmy do stołu, choć świętować swoje urodziny. Minęło nieco ponad rok. Tamara siedziała w fotelu bujanym na pięknej zielonej trawie obok nowego domu. Przeprowadzili się tutaj kilka miesięcy temu. Artem miał szczęście w interesach i mógł kupić ten dom. Wszyscy tutaj byli zadowoleni. W granicach miasta dwupiętrowy dom, znacznie więcej miejsca, a także spory ogródek, który szybko uporządkowali. Artem grillował szaszłyki, a Swietłana kroiła zieleninę na stole obok. Artem zwrócił się do córki, Swietłana. Wiesz z kim dzisiaj jest Dmitrij? Powiedział, że nie przyjdzie sam, ale nie zdradził z kim. Swietłana uśmiechnęła się, nie zamierzała nic mówić, niech to będzie niespodzianka. W końcu przez furtkę wszedł Dmitri, prowadząc za rękę dziewczynę, która była zawstydzona, zarumieniona i nie podnosiła wzroku. Tato, babciu, poznajcie to jest Waleria, moja narzeczona. Anastazja przyjechała tylko na ślub. Zaraz po rozwodzie sprzedała ich duże mieszkanie i wyjechała w podróż. Artem słyszał, że wyszła za mąż i pomyślał, żeby tylko nowy mąż nie miał niepotrzebnych krewnych. Życie toczyło się dalej, a obok niego byli najbliżsi i najdrożsi ludzie. A to chyba najważniejsze. Ważniejsze. 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 Ważniejsze.